Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj wiemy, jaka jest masa elektronu, znamy też masę protonu. Chcemy poznać łączną masę tych dwóch cząstek, czyli to oznacza, że musimy je do siebie dodać. Czyli mam tak, 9 razy 10 do minus 31 plus 1,7 razy 10 do minus 27. No i teraz, żeby wykonać takie dodawanie, to ja na początek wyłączę wspólny czynnik przed nawias. No bo zauważcie, że tutaj mamy dwa wyrazy i możemy sobie wyłączyć 10 do minus 27. Czyli tutaj sobie zapiszmy, co nam pozostanie tutaj w nawiasie. No jeżeli wykonamy sobie dzielenie, to z tego, co mamy tutaj, pozostaje nam 9 razy 10 do potęgi minus 4. Dlaczego? Bo jeżeli podzielimy sobie te dwa wyrazy, czyli mamy tak, 9 razy 10 do minus 31 dzielimy przez 10 do minus 27, to mamy dzielenie potęg tutaj o tych samych podstawach. No to skoro mamy dzielenie, to oznacza, że wykładniki będziemy od siebie odejmowali. Czyli mamy tak, 10 do potęgi minus 31 odjąć minus 27, czyli z tych dwóch minusów otrzymamy plus, czyli mamy 10 do minus 31 plus 27, a minus 31 plus 27 to będzie minus 4, stąd otrzymaliśmy 9 razy 10 do minus 4 dodać. No jeżeli teraz skrócimy sobie tutaj, no może zapiszmy. 1,7 razy 10 do minus 27 dzielimy przez to, co wyłączyliśmy przed nawias, no to możemy sobie skrócić i mamy 1,7. No to lecimy dalej, czyli zajmiemy się tym, co mamy w nawiasie. Mamy tak, 9 razy 10 do minus 4 to będzie 1/10, bo przypominam, że jeżeli mamy tak 10, czyli 10 pierwszych do minus 4, no to żeby pozbyć się tego minusa z wykładnika, musimy odwrócić to, co mamy w podstawie, czyli mamy 1/10 do potęgi 4, to będzie 1/10 razy 1/10 razy 1/10 i jeszcze raz 1/10, czyli mamy 1/10 dodać 1,7. No to lecimy dalej. Czyli tak, to sobie przepiszmy. Mnożymy, czyli mamy 9/10, co może będzie nam łatwiej nawet zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, dodać 1,7. Wykonajmy tutaj dodawanie. Mamy 10 do minus 27 razy 1,7, wówczas będą tak 2 zera i 9 kg. Ewentualnie można najpierw zapisać sobie o to, czyli 1,7 razy 10 do minus 27 kg. No i to będzie nasza odpowiedź.